22 dzień lipca. Jesteśmy w Opolskim Ogrodzie Zoologicznym, nie bez kozery z panem Krzysztofem Kazanowskim, dlatego że ZOO świętuje, ale to też pewnie jest i takie swoiste święto dla pana Krzysztofa. Dzień dobry, panie Krzysztofie. Dzień dobry, witam was. 70 lat temu oficjalnie otworzono ogród zoologiczny, którego korzenie jednak w Opolu sięgają czasów przedwojennych. Miejscowa ludność mówiła o pewnym zwierzyńcu, który tu panował. Oczywiście to był ogród zoologiczny. Panie Krzysztofie, dzisiaj możemy się cieszyć z tego, że 70 lat ma obiekt, który od tego jednego hektara, kiedy się zaczęło to przed wojną, dzisiaj jest olbrzymim, wielohektarowym, przepięknym miejscem odwiedzanym przez turystów z całego świata, bo tak chyba możemy śmiało powiedzieć. A dla pana, to prawda. Dla pana to ponad 35 lat życia także i w tym ogrodzie zoologicznym. Jak to się zaczęło? Chciałem zapytać, bo wiem, że aż od czasów szkoły średniej. Ten hektar, o którym pan wspomniał wcześniej, to nie tylko przed wojną. To po wojnie, jak został otwarty ogród zoologiczny, to też był 1,1 hektar. Na takim terenie ten ogródek mały zoologiczny się zajmował. Liczył wtedy około 58 sztuk zwierząt. Sztuk. Dzisiaj mamy ponad 300, ale gatunków, nie sztuk, nie? Czyli jeśli chodzi o sztuk, no to z rybami jest różnie. Dzisiaj jest ich 100, jutro może być 1000, albo odwrotnie. Dzisiaj 100, a jutro 2. Mamy około 2500 sztuk z rybami. Wróćmy do tych początków, bo ja mam ze sobą duplikat jeszcze przewodnika po Polskim ZOO z 1959 roku, który będziemy państwu pokazywać. Panie Krzysztofie, są różnego rodzaju oczywiście legendy. Chciałbym o to pana zapytać, bo mówi się o tej przedwojennej legendzie, że tu nawet dostojnik hitlerowski przywiózł zwierzęta dzikie. Jedni mówią o pumach, drudzy mówią o lwach. Czy są takie legendy, które co jakiś czas się pojawiają wokół ogrodu? Podobno tak było, że otrzymał ogród zoologiczny w Opolu zwierzęta od oficjela niemieckiego, od Geringa. Tak, podobno. Legendy oczywiście są, ale najczęściej są to po prostu przeinaczone fakty, czyli plotki. Plotki, proszę pana. No to my skupmy się na faktach, a nie na plotkach. Przez ogród zoologiczny przewinęło się wiele osób, bo jak znalazłem dane chociażby statystyczne, jeśli chodzi o liczby, to do 1988 roku tutaj pracowało i pracuje, łącznie licząc do dzisiaj, ponad 650 osób. To niesamowite. To dużo. Zaskakująco dużo. Ale pewnie w 1953 było ich dużo, dużo mniej, kiedy sam pan mówił. Mała liczba osób, ponieważ niewielki ogród to był wtedy. To wróćmy do tej pana historii, bo z tego czasu życia 70 lat ogrodu, tych ponad, jak mówiłem, 35 jest związanych z panem. I wrócę do tego mojego pytania. Czy to jest taka rzeczywiście bezgraniczna miłość do zwierząt i ona to spowodowała, że pan tu jako licealista zaczął przychodzić? Nie tylko na spacery, rozumiem, jak każdy z nas. Patrząc na siebie, na swoje życie i początki, ale również z doświadczenia jako szef działu hodowlanego, patrząc na ludzi, którzy przychodzą do ZOO, jako pracownicy działu hodowlanego, wiem, że najbardziej potrzebna jest pasja. Czyli od małego taka iskra, taki bakcyl w podejściu do zwierząt. Pasja hodowli zwierząt, pasja obserwacji, pasja zdobywania informacji, pasja opieki. Jeśli to mamy, to jest to duże prawdopodobieństwo, że damy sobie radę i będziemy dobrymi pracownikami w ZOO. Ja na szczęście miałem to od małego. Czyli jako mały chłopak chodziłem i wynajdywałem wszystko, co się rusza. Przynosiłem do domu i hodowałem to w domu. Później, jak już uczeń liceum, nie miałem już aż takich możliwości, chociaż miałem w domu ponad 10 akwariów. Wyrzucili mnie rodzice do piwnicy z tymi akwariami, no bo w domu mogłem mieć ewentualnie jedno. Jedno z kotnikiem, no jeszcze dwa. Pozostałe już musiałem mieć, kombinować i mieć w piwnicy, nie?
Stąd jedynym wyjściem było znalezienie sobie takiego miejsca, gdzie mogę mieć tych zwierząt dużo więcej. No i był to ogród zoologiczny. Przychodziłem tutaj, obserwowałem, pracowałem najpierw jako wolontariusz, później jako pracownik sezonowy ogrodu zoologicznego i po rozmowie z ówczesnym zastępcą dyrektora, czy głównym specjalistą, postanowiłem iść na kierunkowe studia po to, żeby pracować w ogrodzie zoologicznym. Po skończeniu tych studiów faktycznie zacząłem pracę w Zoofopolu. No i te lata płyną, no to trudno nie zapytać pana, bo ogród zoologiczny, dziś mówimy o przepięknym miejscu, zresztą to potwierdzają, tak jak mówię, osoby, które idą, które mijamy teraz, uśmiechnięte, uradowane, kiedy patrzą, co tutaj się dzieje. Ale to jest miejsce bardzo trudnej, bardzo żmudnej, codziennej pracy. Jak to zmieniało się z pańskiej perspektywy? Ten początek tych ponad 35 lat temu, a dzisiaj ten ogród zoologiczny. Co dla pana jest najistotniejsze i najważniejsze, jeśli chodzi o tę pracę? No właściwie pracę, pasję i miłość w jednym. Jedyne, co mnie trzyma w tej pracy, to jest... I sens tej pracy tutaj, sens utrzymywania zwierząt w takich warunkach, czyli w zamknięciu, tak, jest taki, że ogród zoologiczny, dzisiaj współczesny ogród zoologiczny, ma pewną misję do wykonania. Tą misją jest ochrona gatunków zagrożonych wyginięciem, ginących lub takich, które już wyginęły w naturze. Po to, aby można je było tej naturze zwracać. I w czasie mojej pracy w zoo, część tych gatunków zwracaliśmy naturze. Dzisiaj też się to dzieje. Również część gatunków, które rozmnażamy w ogrodzie zoologicznym, wypuszczamy do wolnej natury. Muszą być oczywiście spełnione warunki w tej wolnej przyrodzie. Czyli musi być odpowiedni program uczyniony, monitorowany, jakie są skutki tej reintrodukcji i wypuszczania. Czy są pozytywne, czy negatywne, czy się udaje, czy się nie udaje. Ale jeśli to wszystko jest zapewnione, wtedy można wypuszczać zwierzęta. Dla większość pana... zwierząt dzisiaj w ogrodzie zoologicznym to są zwierzęta z międzynarodowych programów tak zwanej hodowli zachowawczej, której celem jest zachowanie zwierząt tej populacji w ogrodach zoologicznych. Zachowanie na wiele, wiele lat. Mówi się o 100 latach. Po to, że jak się znajdą odpowiednie warunki, będą tworzone rezerwaty, parki narodowe, chronione. Tam, gdzie te zwierzęta kiedyś żyły, czy to Afryka, czy Azja, czy Europa, to będzie można je wypuścić. I tak się dzisiaj dzieje również. Wiele z tych zwierząt, tych gatunków, które mamy dzisiaj w ogrodach zoologicznych, są z tych programów, w których uczestniczymy, wypuszczane do natury. Ale były też i trudne momenty. Wiemy o tym, bo były momenty, kiedy w ogóle istnienie zoo było zagrożone jako miejsca, jako placówki. Przyszła powódź roku 97. To są wszystko momenty, kiedy pan się tutaj znajduje. Bo oglądamy piękne zwierzęta i mówimy, jaki piękny kotek, ale wracam do tej codziennej pracy. To były też ogromne trudności. No tak, to mówi pan o tej wielkiej powodzi, nazywanej powodzią stulecia, nawet niektórzy tysiąclecia. Ale jak popatrzymy, rozejrzymy się trochę po Opolu, to zauważymy, że na placu Sebastiana, przy tej kapliczce krzyżu, który tam stoi, mamy różne poziomy wody, które osiągała powódź, prawda, z danych lat. I ogród był wielokrotnie zalewany, również wcześniej, natomiast ta powódź spowodowała, że ogród został totalnie zniszczony. Mieliśmy tutaj, na tym terenie, gdzie teraz stoimy, to jest nowy teren ogrodu zoologicznego, tak zwany nowy teren, to było 5 metrów wody. Zwłaszcza, że 96 rok miał być rokiem takim ważnym, przełomowym też dla ogrodu zoologicznego, jakby tej takiej przemiany, no i niewiele po tym 96 roku udało się zmienić, no ale po wszystkim, jak to mówią, po nocy przychodzi dzień i chyba przyszedł taki dzień, który trwa dla zoo teraz. Zoo połowy wieku XX i zoo początku wieku XXI, panie Krzysztofie. Patrząc przez pryzmat oczywiście naszego polskiego ogrodu zoologicznego, najistotniejsze, najważniejsze zmiany, rzeczy.
to, co się dzisiaj dzieje i to, co się działo na przełomie wieków, wypracowaliśmy dużo wcześniej. To znaczy akurat bardzo dobrze, że rozwój naszego ogrodu spotkał się wraz z odzyskaniem niepodległości przez nasz kraj, przez upadek komunizmu. Ponieważ umożliwiło to otwarcie Polski na zachód, na świat, a dzięki nam możliwość kontaktu z kolegami z innych ogrodów zagranicznych. Oczywiście te kontakty były przy wymianie zwierząt, ale teraz mogliśmy zapraszać przedstawicieli innych ogrodów zoologicznych, czy dyrektorów, czy tych, którzy prowadzą te ogrody, do naszego ogrodu zoologicznego i sami wyjeżdżać do tamtych ogrodów, żeby otwierać nam oczy i horyzonty. Zaprosiliśmy do nas małżeństwo Rensenów, właścicieli najpierw, a potem dyrektorów ogrodu zoologicznego w Emmen, przepięknego ogrodu w Holandii, którzy zaczęli nam otwierać pewne oczy. I jak to Holendrzy, tam gdzie las, tam oni proponowali jeziora, tam gdzie stawy, tam łąki. No myśmy trochę inaczej na to patrzyli, mamy takie patrzenie trochę słowiańskie, czyli jak jest las, to trzeba wykorzystać ten las, tak? Jak mamy jakieś stawy czy jakieś cieki wodne, to wykorzystujmy te cieki wodne. I zaczęliśmy te wszystkie pomysły holenderskie, które oni projektowali tutaj dla nas w ogrodzie zoologicznym, z różnymi świetnymi pomysłami wykorzystywać. Część z tego wykorzystujemy do dzisiaj. Część projektów, które dzisiaj robimy, to są jeszcze, mają pokłosie właśnie z tej rozmowie, z tym spotkaniu z Rensenami dawno, dawno temu. Potem poświęciliśmy wiele lat na jeżdżenie po ogrodach zoologicznych Europy, żeby podpatrywać te najlepsze rozwiązania z naszego punktu widzenia, czyli takie, które nam się podobają i takie, które można u nas w Polsce zrealizować. Wiele tych rozwiązań nie można było zrealizować ze względu na olbrzymie pieniądze czy technologie, której u nas jeszcze nie było.